Witajcie! Dzisiaj film z kuchni, z nowego mieszkania, pokoju, hotelu, jak to zwał, tak zwał. W każdym razie chciałem Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że oglądacie moje filmy. Przyszło w ciągu ostatnich chyba 2 tygodni ponad 1000 nowych subskrybentów. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i z tego miejsca obiecuję Wam, że dołożę wszelkich starań i zrobię co mogę, aby to, o czym mówię w swoich filmach, się spełniło i żeby tego dotrzymać, ponieważ oprócz tego, że mówię Wam o tym, co chcę robić, to jest moja pasja. Ja to naprawdę bardzo, bardzo chcę od lat. Natomiast problem polega na tym, że ze wszystkim tym jestem sam. Nikt mi w tym nie pomaga i na to wszystko sam muszę zarobić, krótko mówiąc. Stąd mój pobyt obecnie w Niemczech. Dla nowych widzów, nowych subskrybentów przedstawię się jeszcze raz. Mam na imię Marek. No a ponieważ piszecie mi, że fajnie, że są tacy młodzi ludzie, no to powiem Wam, że mam 50 lat. Także bardzo się cieszę, że mój głos tak fajnie młodo brzmi. No ale tak to już wygląda, co oczywiście nie zmienia faktu, że cały czas marzę i te marzenia w miarę możliwości realizuję. Właśnie tym marzeniem jest stworzenie gospodarstwa ekologicznego. Przede wszystkim w tej chwili to, co muszę zrobić, to muszę to ogrodzić, ponieważ tam jest cała masa zwierzyny. Dziki, jelenie, sarny, podobno też daniele. Nie jestem pewny, bo ja tego nigdy nie widziałem, natomiast rozmawiałem z miejscowymi i mówią, że tak, widziano tam daniele. To tylko na marginesie, natomiast po prostu te pozostałe zwierzęta robią tam takie spustoszenie, że gdybym chciał w tej chwili, nie wiem, wysiać czy posadzić cokolwiek, warzywa, drzewka owocowe czy krzewy i tak dalej, no to wszystko po prostu poszłoby na zmarnowanie i nic by z tego nie wyszło. W tej chwili to mówię dlatego, że naprawdę ogromna rzesza osób przyszła w tej chwili na mój kanał i są to nowi widzowie, dlatego to dla Was szczególnie. Także proszę o wybaczenie widzów, którzy są już ze mną od samego początku i troszeczkę później, że przypomnę, o co chodzi. Dlatego nie chcę, żeby to wszystko poszło na zmarnowanie, więc zacznę, tak jak powiedziałem, od ogrodzenia, ale kolejną sprawą, która jest bardzo, bardzo istotna, to na części tej ziemi są jeszcze korzenie, ponieważ ta ziemia była cała zarośnięta drzewami, samosiejkami i ja to musiałem wszystko naprawdę wyciąć, wyrwać, wykopać i tak dalej, także to wygląda w tej chwili jak wygląda, już powoli zaczyna przypominać pole, ale jeszcze trochę pracy, więc potrzebuję w tej chwili duży ciągnik i na taki duży ciągnik zbieram takiego Ursusa 120 koni, to jest 120 tak popularną. Także takie coś to jest w planach. No i oczywiście jeszcze tam parę drobnych maszyn mi zostało do kupienia i wtedy jak będę miał już komplet maszyn do uprawy pola, to na pewno w tym kierunku zadziałam. Oczywiście jeżeli chcecie się dowiedzieć, co ja robię, to zobaczcie na starsze moje filmy z tego roku, tam właśnie gdzie uprawiam ziemię, gdzie koszę, gdzie jeżdżę talerzówką, gdzie jeżdżę orkanem, gdzie wyrywam jakieś tam drzewa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam zobaczycie, jak to wygląda. Jest też film z siewu gorczycy, no ale ze względu na to, że pracuję w Niemczech, musiałem wyjechać, no to ta gorczyca niestety poszła na zmarnowanie, ponieważ przerosła ją nawłoć, która mi tak dokucza, że nie wiem, jak sobie z nią poradzić. Ale nie wiedziałem do tej pory, bo dzięki moim widzom zaproponowali mi coś, co mogę zrobić, żeby to przyniosło efekt pozytywny. Oczywiście nie mówię tutaj o żadnej chemii absolutnie. Chodzi o wykorzystanie pożytecznych organizmów i coś w rodzaju humusu wpłynie, żeby to opryskać i w tym momencie to się wszystko rozłoży, ale najpierw muszę to stależować. No mam ogromną talerzówkę, taką dwutonową, radziecką, po prostu maszyna kosmos.
także nic jej tam nie zniszczy. Ona już parę razy dostała, słuchajcie, takiego pniaka, to się tam talerz jeden złamał, oś się wygięła, ale przejechałem po polu w tą i z powrotem oś się wyprostowała, także no, nie ma takich sprzętów dzisiaj z takiej stali, bo to dzisiaj wszystko się łamie, pęka i po prostu, to się do niczego nie nadaje. Także to Wam jeszcze powiem. Mam takie właśnie zdanie też a propos tych starych sprzętów naszych Ursusów, że ja nie chcę żadnych nowych ciągników. Widzę, ile rolnicy mają z tym problemu i z tymi kredytami, i z tymi ratami. Jak coś padnie, ile to kosztuje, masę pieniędzy. Kolega ma Fenda z 80 któregoś roku, 8 chyba, czy jakoś tak, przełom lat 90 powiedzmy, i robił, słuchajcie, remont silnika, no to wyszedł go ten remont 27 tysięcy. Po prostu dla mnie to jest koszmar. Ja się na takie po prostu nie zgadzam się na takie cudaki, bo mówię, dla mnie taki ciągnik za darmo to też jest za drogo, no. Bo biorąc pod uwagę w porównaniu tego Ursusa, o którym mówię, tej 120 na przykład, no to oddaję swój silnik, biorę po kapitalnym remoncie, dopłacam 6 tysięcy i jadę. Praktycznie w jeden dzień wszystko się dzieje. I to jest numer jeden sprzęt i dlatego ja nie będę kupował żadnych nowych, bo jeżeli będę chciał na przykład, żeby mi było w kabinie wygodniej, to zainwestuję sobie, nie wiem, 2 czy 3 tysiące w fotel jakiś tam super pneumatyczny i też będę miał wygodne siedzenie. No. To, że on ma tam komputer, no ludzie, dajcie spokój. Nie mam tylu hektarów, żeby mi był potrzebny komputer w ciągniku, naprawdę. Także to, że dla widzów, którzy dopiero teraz oglądają moje filmy. Co do ziół jeszcze. Słuchajcie, mam trochę książek, powoli je czytam, ale ze względu na tą pracę właśnie, którą w tej chwili mam, nie mogę się temu w całości poświęcić. Tak, żeby przejść się czy z książką, czy w razie czego bez książki, bo niektóre znam na pamięć, niektórych się cały czas uczę, żeby Wam pokazać, do czego służą, na co są. Co jeszcze? Mam, słuchajcie, kilka, mam w dyspozycji, właściwie to będzie bardziej powiedziane zgodnie z prawdą, w dyspozycji kilka książek z XIX wieku, polskie książki kucharskie i to są też polskie książki, można powiedzieć, o zapasach na zimę i tam są bardzo, bardzo różne przepisy, stare. Są adnotacje dawnych gospodyń sprzed 140 lat, czy 160, ja w tej chwili nie pamiętam, ale mówimy właśnie o takim przedziale. I stamtąd też będę wyciągał te mądrości, niektóre bardzo trudno odczytać, ale postaram się to zrobić. I to Wam będę pokazywał. Jeżeli nie będę miał czasu, powiedzmy sobie szczerze, no, nie będę miał czasu na gotowanie, żeby Wam przyrządzać te potrawy i tak dalej, ale co najważniejsze, przeczytam Wam te oryginalne przepisy i sposoby na przetwory, które tam są zawarte. Tam jest naprawdę mnóstwo wspaniałych i bardzo ciekawych informacji. To Wam się z tym podzielę, co mogę. Z drugiej strony, słuchajcie, co mogę Wam od siebie polecić. Świetny kanał Dziki Preppers. Naprawdę facet robi kawał dobrej roboty. Pójdźcie na ten kanał, obejrzyjcie parę rzeczy. Chylę czoła przed Tobą, chłopie. Coś niesamowitego. Ja trzymam za Ciebie kciuki z całych sił, bo to, co robisz, jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe. I podziwiam Cię za to. Mam nadzieję, że kiedyś się poznamy, będziemy mogli porozmawiać, a kto wie, może i jakoś wspólnie podziałać, bo w sytuacji jestem obecnie takiej, że bardzo bym chciał uczestniczyć w tym dziele, które robisz, w sposób aktywny, natomiast nie mogę. No niestety, tak to sytuacja, nie będę się wdawał w szczegóły, ale tak się sytuacja przedstawia. Natomiast chętnie będę wspierał to dzieło, jeżeli będzie taka możliwość. Zobaczymy, jak to się wszystko porozwija. Co do hejterów, każdy z nas, youtuberów, ma jakiegoś tam hejtera, bądź 100, to wszystko zależy, ilu się w danej chwili uweźmie. Bo tak to trzeba wziąć, to nie warto na to patrzeć, absolutnie w ogóle nie zawracać sobie głowy, bo to są przeważnie ludzie, którzy nic nie osiągnęli albo dostali coś w spadku i teraz mają kupę kasy
i nos nosem rysują sufit. Także to nie są ludzie warci słuchania i warci zachodu. Trzeba żyć i iść przez życie z ludźmi, którzy są dobrzy, a ci, którzy narzekają, to mi przynajmniej z nimi nigdy nie było po drodze. Także to tobie radzę też. Oczywiście czasami mam takie chwile, powiem, słabsze, takiego powiedzmy troszeczkę załamania, kiedy widzę, że tam ktoś napisał mi jakąś głupotę, ale nie będę się tym w ogóle przejmował. Zresztą powiem tylko tyle, jeszcze raz powtórzę, że wszystkim hejterom życzę tego, żeby im się spełniło wszystko to, co oni mi życzą. I tego się trzymam. Także hejterzy, pamiętajcie, co życzycie i czego chcecie, bo słowa mają moc i zawsze mogą się obrócić i zawsze się obracają ze zwiększoną siłą, niż zostały powiedziane. To tyle, jeśli chodzi o takie na marginesie rzeczy. Ja ze swojej strony zrobię, co mogę, żeby dzieło pana Adolfa kontynuować. Tak, dzieło, bo to, co ten człowiek zrobił dla nas wszystkich, to jest coś niesamowitego. Naprawdę, oglądałem różne filmy, różne kanały, różnych youtuberów i to, w jaki sposób pan Adolf do nas mówił i jak nam pokazywał, to były naprawdę rady dobrego człowieka i najbardziej przekonywały mnie do tego, że warto iść w tym kierunku. To tyle w każdym razie. Jeżeli macie jakieś pytania, coś byście chcieli się dowiedzieć, zapraszam was na grupę na Facebooku Marek Rolnik Team. Zapraszam też do pisania maili w miarę możliwości. Będę na nie odpowiadał. Adres mailowy to zetor1947@gmail.com i tam możecie pisać. W razie czego postaram się na różne pytania odpowiadać. Myślę, że to tyle takim słowem wstępu tego, co robię, tego kim jestem i jak to wszystko wygląda, co będzie. No mam nadzieję tylko tyle, że w przyszłym roku te moje wyjazdy takie, że tak powiem, bardziej stałe się skończą i już osiądę w Polsce na dobre. Jeżeli będzie potrzeba wyjazdu za granicę, to będzie kwestia, powiedzmy, maksymalnie 2 miesięcy. Nie podejrzewam, żebym na dłużej jechał i tego się trzymam. Także od nowego roku, do którego już nie zostało zbyt dużo dni, zaczynam, może właściwie od wiosny, bo zima to jeszcze nie ma tam co robić, ale myślę, że jeszcze coś tam się uda, może talerzówką przejechać, żeby to wszystko pognieść, bo zimy widzicie, jakie mamy. Także może liczę, że coś się tam uda jeszcze zrobić przed wiosną. To tyle, słuchajcie, wszystkiego dobrego wam wszystkim życzę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za masę ciepłych słów od was wszystkich, za te subskrypcje, komentarze. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!